Czy lepiej jest dla mnie w Polsce? Tak. Kanada jest pięknym krajem, bo to inna realność. Polska jest jak dusza. Rozumiecie? Witajcie moi drodzy, jesteście na kanale Paszynska Polska, a z wami jak zwykle jest Irina Paszynska. W dzisiejszym odcinku chciałabym z wami porozmawiać o tym, gdzie żyje się lepiej, w Polsce czy w Kanadzie. Podzielić się, można tak powiedzieć, doświadczeniem mojego własnego życia, bo mieszkałam w Polsce i na jakiś czas przeprowadziłam się do Kanady. No i właśnie, gdzie jest lepiej? Dobre pytanie, prawda? Oglądamy. No, po pierwsze chciałabym powiedzieć, że tęsknię za Polską. Jak wyjechałam do Kanady, od razu oczywiście poczułam różnicę pomiędzy tymi krajami i poczułam taką prawdziwą tęsknotę za polską ziemią, bo no, już przyzwyczaiłam się za te 6 lat, co mieszkałam w Polsce, właśnie już przyzwyczaiłam się i musiałam się nie to, że odzwyczaić, ale przyzwyczaić się do czegoś nowego, innego. No właśnie w Kanadzie dużo wszystkiego takiego innego, do czego musimy się naprawdę bardzo mocno się przyzwyczaić. Ale wszystko się da zrobić jak chcesz. No i właśnie mój cel taki był już z kilka lat temu, żeby przeprowadzić się w kraj, gdzie jest język angielski. Nie był to cel konieczny Kanada, ale te sytuacje związane z wojną jakby zmusili w taki sposób też mnie podjąć tą decyzję. Także tak, tęsknię, ale jest dużo ciekawego tu w Kanadzie, tak, buduję swoje życie jeszcze raz od nowa, bo kto wie, życie w emigracji to zawsze coś trzeba nauczyć, do czego się trzeba przyzwyczaić, coś jest do zrobienia, tak? Nie ma coś takiego, że siedzisz i sobie myślisz, a jak fajnie, dobra czy niedobra, zawsze mam sprawy, jakieś prace i tak dalej. I to jest dobrze, ale oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś minusy czy plusy odnośnie Kanady i Polski, no to ja mam nagrany już film, możecie go zobaczyć, jakie są plusy w Polsce, a jakie są w Kanadzie. Tu trochę inny film. Chodzi mi o takie życie codzienne, gdzie jestem, tak? Takie normalne życie zwykłego człowieka, bo nigdy nie czułam się jakimś, nie wiem, niezwykłym człowiekiem. No i właśnie tak, życie zmienia się, bo to inna realność. Kiedy przeprowadzę się do innego kraju, nieważne jakiego, nawet mam znajomych Polaków, którzy przeprowadziły się z Polski do Anglii, do Wielkiej Brytanii, tak, do Irlandii, do Niemiec nawet, i tam już się życie zmienia, bo to jest inny kraj, inna realność, inna mentalność. I właśnie tak, możemy zapytać, jak naprawdę jest najlepiej, tak? Gdzie jest lepiej, ale tu kwestia jest bardzo osobista. Bo jeżeli jesteś człowiekiem, który jest tylko, jestem Polakiem i tylko Polakiem, tak, takim prawdziwym patriotą, który no, nie jest wyjazdowy, tak można powiedzieć, no to prawdopodobnie temu człowieku nie będzie dobrze za granicą. Jakąkolwiek, czy to będzie Niemcy, czy to będzie Kanada, tak? Jeżeli jesteś otwartym człowiekiem do nowego, jeżeli przeprowadzasz się, jeżeli się nie boisz, jeżeli widzisz w tym sens, bo są ludzie, którzy nie widzą w tym sens i to jest dobrze, to jest normalnie, bo nie ma jednej prawdy w żadnej kwestii naszego życia. Także tak, to bardzo uzależnione jest pytanie od tego, co właśnie myśli ten człowiek, który podnosi to pytanie, tak? Ale odnośnie mnie, jeżeli chodzi o mnie, to ja mogę powiedzieć tak, że na razie czuję się dobrze w Kanadzie i jakiś czas będę mieszkała tu w Kanadzie, bo muszę zamknąć swoje takie niezamknięte geształy odnośnie języka, odnośnie mojej pracy. Tak, bo ja się rozwijam w kilku kierunkach i muszę się rozwijać i wydaje mi się, że tu jest bardzo dobry grunt, żeby rozwijać się i to robię, tak. I oczywiście język angielski. Wiem, że możecie napisać, że można nauczyć się angielskiego siedząc w Warszawie, ale moi drodzy, ja nie szukam łatwych dróg, jak widzicie. Także każdy wybiera sam, a ja wybrałam takie coś i ja się cieszę i oczywiście też cieszę się, bo mam małe dziecko i czuję się no, na razie tu bezpieczniej. Jakbym to nie brzmiało dziwnie czy nie dziwnie, tak, taka jest prawda po prostu. Także tak.
Jeszcze raz chcę podkreślić, że każdy wybiera sam, jaką opcję wybrać, czy Kanada, czy Europa, czy nawet do Rosji pojechać. Ktoś naprawdę to robi, rozumiecie? Tak, i właśnie, czy lepiej jest dla mnie w Polsce? Tak, w kilku aspektach życia, w kilku aspektach realności, tak, w Polsce jest lepiej. Polska jest tym krajem, który jest jak dusza, rozumiecie? Kiedy czujesz, że jesteś swój, chociaż nie w każdym momencie, bo wiecie, są tacy ludzie, którym krzyczą, wypierdalaj z Polski. Tak, są tacy ludzie. W Kanadzie właśnie z tym jest lepiej, bo jeżeli ktoś ci powie, wypierdalaj z Kanady, no to będzie uwięziony. I ja wydaje mi się, że to jest dobrze, bo oczywiście trzeba trzymać się za kraj, ale jak widzicie, nic nie dzieje się źlego, jak kraj się otwiera i jest międzynarodowym, różnorodnym, tak, tylko trzeba bardzo dobrze, wydaje mi się, opytywać i patrzeć na tych ludzi, których przyjmujesz do Kanady. Właśnie jak się robi, jak robi Kanada, która przyjmuje ludzi, wydaje mi się, że w taki sposób bardzo poważny. To znaczy każda informacja odnośnie pracy, czy był uwięziony kiedyś, czy coś takiego, to wszystko się sprawdza i właśnie jak miałeś jakieś problemy, no to żegnamy i tak dalej. Także wydaje mi się, że fajnie być otwartym na migrantów, fajnie się rozwijać, bo jak rozumiecie, że każdy migrant to jest dużo pieniędzy, nawet jeżeli weźmiemy sytuację z Ukraińcami, którzy przyjechali po programie QUET, po której właśnie ja też przyjechałam, to jest program dla Ukraińców, który był otwarty dla tych, którzy z ukraińskimi paszportami może skorzystać, tak, z tej programy. Komuś się nie ma gdzie wracać, czy jak rozumiecie, no mnie, ja mogę mieszkać w Polsce, ale w mój dom ja niestety nie mogę wrócić. Tak, i właśnie ten program nawet bardzo dobrze zarabia na Ukraińcach. No rozumiecie, jak, ile pieniędzy przyjechało razem z Ukraińcami, ile podatków już było zapłacone i jeszcze będą zapłacenie, nic nie ma za darmo i właśnie w każdym kraju, w Kanadzie też. Że jakieś socjale czy coś takiego, jakaś pomoc jest, jeżeli ktoś bierze, to tak, ale to jest taka kropla w całym morzu, że można nawet nie zobaczyć. Także, moi drodzy, no co ja mogę powiedzieć? Kanada jest pięknym krajem, Polska jest takim krajem, dla mnie osobiście krajem z duszą, krajem europejskim, pięknym, przytulnym, fajnym, za którym bardzo mocno tęsknię. Kanada jest krajem wielkim, wielkim i pełnym możliwości. Nie powiem, że Polska nie ma możliwości, ale Kanada, no, wydaje mi się, że jakoś tu łatwiej może ze swoim prowadzeniem własnego biznesu czy coś takiego. Zobaczymy. Ja jeszcze tylko zaczynam swoją drogę tu, ale zobaczymy. No, chciałam z Wami po prostu się podzielić, porozmawiać. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki format filmu. Zostawiajcie swoje komentarze. Ciekawi mnie, jak myślicie, co myślicie odnośnie tego, gdzie jest lepiej, w Kanadzie czy w Polsce. Czy może ktoś mieszka w innym kraju, Ameryka, czy Wielka Brytania, czy może to nawet nie. No, każdy kraj, tak? Ciekawi mnie, jak to oceniacie. Tak? Bardzo by miło mi było poczytać, bo ja czytam każdy komentarz i bardzo mi to interesuje. Także Wam dziękuję bardzo, życzę miłego dnia, nocy, czy wieczoru, czy poranka. No i do zobaczenia, do następnego filmiku. Zobaczymy się wkrótce.